Kolejna technika manipulacyjna kobiety narcyz. Nie wiem, dlaczego ci to mówię. Witam. Ogólnie jest to bardzo, ale to bardzo chamska technika, której tak naprawdę nie spotkasz u normalnej osoby. I ta technika manipulacyjna naprawdę sieje mega spustoszenie w twojej głowie. Naprawdę. Przez to zazwyczaj no dzieją się już później w twojej głowie, w głowie no już takie straszne rzeczy, już siedzi ci to w głowie, wiesz, będzie ci się działo to w głowie czasem przez kilka dni, kilka tygodni, a nawet kilka lat. I zazwyczaj jest to naprawdę perfidna, okrutna technika manipulacyjna, która jest stosowana no, przez ludzi z naprawdę już psychicznymi zaburzeniami, w tym kobiet narcyz. I może być to tak, że przykładowo na początku ci tego dziewczyna gdzieś tam nie powie, no nie, ty musisz gdzieś tam połknąć haczyk. I może być tak, że będziesz z nią stukał się i wcześniej może ci mówi, że jesteś najlepszy, że wszystko jest super, wow i tak dalej, no ale wiadomo, kobieta narcyz będzie chciała pożywki i może ci gdzieś tam podczas stosunku powiedzieć, że ostatni facet, z którym spałam, był o wiele lepszy od ciebie. Poczułam z nim strasznie niesamowite połączenie, którego z tobą nie czuję. W ogóle nie wiem, dlaczego ci to mówię. I ty po prostu słysząc to, jeśli nie jesteś odporny, no to może cię to gdzieś tam zaboleć. Może być tak, że powie ci to już takie naprawdę perfidne, że jesteś słaby w łóżku. W ogóle nie wiem, dlaczego ci to mówię. Albo siedzicie i ona powie, kocham mojego byłego. W ogóle nie wiem, dlaczego ci to mówię. I po prostu zazwyczaj ma to na celu naprawdę zniszczyć twoje mechanizmy odbronne, bo naprawdę to zaboli. Może być tak, że powie ci, że masz małego. W ogóle nie wiem, dlaczego to mówię. W ogóle jesteś bardzo słaby w łóżku. W ogóle nie wiem, dlaczego ci to mówię. W ogóle mój były kiedyś podarował mi coś niesamowitego i ciągle o nim myślę. W ogóle nie wiem, dlaczego ci to mówię. Rozumiesz? Albo w ogóle nie wiem, dlaczego ci to powiedziałam. I nieważne, co będzie potem, czy powie przepraszam, czy coś tamtego, to, co zrobiła, zadziałało na ciebie. I w tym momencie już naprawdę powinieneś zostawić tą kobietę. Naprawdę. Bo już wkraczasz na dno umysłu, na dno swoich stanów i będzie tylko gorzej, naprawdę. Bo ona sprawdza, do czego się może posunąć. Być może po prostu w tym momencie gdzieś tam ją uderzysz, po prostu dostaniesz ataku szału za to, co powiedziała. Ale widzisz, dla niej to znowu będzie pożywka, bo ona później będzie mogła mówić wszystkim, że ją gdzieś tam pobiłeś. I widzicie, wiele kobiet właśnie zaburzonych narcystycznie, no jest to chore, bo zobacz, dlaczego nikt nie sprawdza ludzi, których ktoś męczy, nęka psychicznie. Dlaczego jak na przykład ktoś kogoś nękał psychicznie i ta osoba przykładowo uderzyła tą osobę, po prostu już nie wytrzymała, to dlaczego ta osoba, która ma ranę na ciele w postaci siniaka, dlaczego ona jest wywyższana? I właśnie często jest też tak, że gdy facet uderzy kobietę,
No to zaraz, że on jest zły i tak dalej, i kobieta jest tą dobrą, tą pokrzywdzoną, tą ofiarą. Ale to, jakie ona mu wyrządziła bóle, to, jakie mu ona wyrządziła przykrości psychiczne, no to o tym już się nie mówi. To jest straszne, bo wiele osób jest zniszczonych psychicznie, rany psychiczne czasem już się nie da wyleczyć. Traumy psychiczne. No i później facet, który jest nieodporny, usłyszy coś takiego, że ma małego i później do końca życia może mieć kompleks, pomimo tego, że może ma wielkiego, no nie? Ale ona mu to powiedziała, rozumiecie? Żeby go po prostu zdewaluować, żeby po prostu zasiać w nim po prostu te nasiono zła. I naprawdę proszę cię o to, że jeśli takie coś usłyszysz, nie wiem dlaczego to powiedziałam i coś ci tam przy... to zostaw tą kobietę, zostaw ją, wstań, wyjdź, zachowaj klasę, nic nie rób, wyjdź, spakuj się, jeśli tego wyrzuć ją albo powiedz jej, żeby wyszła, po prostu, rozumiesz? To koniec. Bo co innego, jeśli coś jest w żarcie, no nie, to widać, ale u kobiety narcyz to, co ona mówi, będzie mówione z ogromną, ogromną powagą. I powiem ci tak, to nie jest tak, że ona tylko tobie tak powiedziała. Ona to mówi wszystkim. Po prostu trafia w czuły punkt i na końcu ma takie usprawiedliwienie. Nie wiem, dlaczego ci to powiedziałam. Może być jakaś historyjka nawet. No, w ogóle chodziłam gdzieś tam kiedyś do szkoły, do liceum i był taki chłopak, który przykładowo ciągle mnie wyzywał, przezywał, no nie. Nienawidziłam go. Nienawidziłam go po prostu i ogólnie to była taka menda. Po prostu nienawidziłam go, ale tak teraz o nim myślę, że w sumie podoba mi się, podobał mi się i mogłabym po prostu się z nim spotkać. Mogłabym po prostu... Po prostu kręci mnie, po prostu, nie wiem dlaczego ci to mówię, rozumiem, to jest to samo, wjazd na twoją gdzieś tam psychę, nie pozwól sobie, rozumiesz, nie pozwól sobie, bo ona przez takie słowa przejmuje nad tobą kontrolę, niszczy cię, delikatnie, jak taka kropla, która drąży skałę, słaba skała w końcu pęknie, rozumiesz? Słaba skała w końcu pęknie, nieważne jakiej była wielkości, w końcu pęknie. Ta mała kropelka skruszy tą ogromną skałę, rozumiesz? Tak samo jest i tutaj. I nie baw się w coś takiego, że powiesz i metodę odwrotną, czyli wiesz co, ostatnio się stukałem z panienką, która była lepsza od ciebie i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie wiem, dlaczego ci to mówię. Nie, to nie działa, bo ona, nawet jeśli byłaby to prawda, to pamiętaj, że no, ta opętana osoba, ona nie ma empatii, ją to nie ruszy. Aha, fajnie, no nie? Tu chodzi o to, że ona ma totalnie gdzieś, co ty jej powiesz i tak dalej. Ona ma to totalnie gdzieś. I powiem ci tak, no... Jeśli jesteś odporny, to jeśli nic nie zrobisz, to ją to jeszcze bardziej wkurzy. To ją jeszcze bardziej to wkurzy. I to nie jest tak, że a, aha, fajnie. Aha, fajnie. Aha, fajnie, okej. Okay. I gadasz z nią dalej i tak dalej. Bo ona później znowu, jeśli to, że ona to mówi, nie działa, to później może być tak, że dojdzie do takiej perfidnej zdrady, rozumiesz? Że nawet nagra siebie z jakimś tam gościem. Nawet się nagra. Albo ci powie dziewczyna, wiesz co, kiedyś robiłam gościowi loda w tramwaju, ludzie siedzieli i tak dalej. W ogóle nie wiem, dlaczego ci to mówię. Ty masz takie oczy. Mocne, naprawdę. Albo wiesz co, kiedyś miałem taką sytuację, że byłam na imprezie, i po prostu wszyscy, dużo było facetów i tak dalej, mało dziewczyn, dużo dziewczyn już wyszło, zostałam sama, zostało 5 facetów.
I po prostu jakoś tak się spaliliśmy i tak dalej, wciągnęliśmy po kresce i tak dalej, i po prostu wszyscy mnie posuwali po kolei. W kolejce się ustawiali, ja się położyłam i każdy mnie posuwał jak chciał na stole. W ogóle nie wiem, dlaczego ci to mówię. I po prostu słuchając takie rzeczy, naprawdę, uwierz mi, w końcu po prostu, wiesz, i tak pomyśl sobie, ona żarty sobie robi, ona mówi prawdę, ona sobie mnie wkręca? Nie. Gwarantuję ci, że to nie są żarty. Gwarantuję ci, że to wszystko ma cel. I ona doskonale wie, jak zaatakować ciebie psychicznie, rozumiesz? Dlatego mówię, uciekaj, naprawdę uciekaj. Gdy usłyszysz coś takiego, uciekaj, stary. Nieważne, że jest najlepsza, że to uciekaj. Będzie gorzej. Będzie gorzej, rozumiesz? Będzie gorzej. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.